Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Aleksandrą Olą Garinen. Bahamy, Freeport, Bahamy, czyli tak naprawdę wymarzone miejsce turystyczne, do którego oczywiście teraz pojechać nie można. Cześć Olu, witaj. Cześć, cześć, dzień dobry wszystkim. My z Ameryki po polsku, naszego portalu, łączymy się z osobami, Polakami, którzy mieszkają w różnych częściach świata, po to, żeby zapytać, jak wygląda walka z wirusem, jak wyglądają rozporządzenia, obostrzenia itd., itd. Wy na Bahamach, szczególnie właśnie we Freeport, ale nie tylko oczywiście, dopiero co mieliście huragan, z którym musicie sobie poradzić, a tutaj już kolejne, no tym razem globalne już sytuacje, które powodują, że ten kryzys i sytuacja taka no nieciekawa się pogłębia, ale już tobie oddaję głos. Powiedz, jak to wygląda u was. Rajskie plaże, ale puste, prawda? Plaże są niestety puste, nie mamy turystów, chociaż pogoda jest rewelacyjna. Od ponad półtorej miesiąca mieliśmy najlepszą pogodę pod słońcem. Niestety wszystkie granice są w tej chwili pozamykane. Nie wpuszczają nawet w tej chwili Bahamczyków. Z tym nasz prime minister jest lekarzem. Tak więc jest bardzo dobrze mieć taką osobę in charge, ponieważ wziął to naprawdę serio. Tak więc granice zostały zamknięte, nie ma podróżowania pomiędzy wyspami innego niż cargo. Mamy nadal jedzenie w sklepach, ale są obostrzone rulesy tutaj niestety. W tej chwili jest 24-godzinna na dobę kwarantanna. Ludzie muszą zostać u siebie w mieszkaniach, przynajmniej do po świętach. W tej chwili mamy do wtorku, do godziny 5 rano. Nie wolno wychodzić z mieszkań, możesz tylko być na swoim podwórku. Nie wolno iść na ulicę, nie wolno iść do samochodu, ponieważ możesz dostać mandat. Mamy na wyspie 3 osoby, które zachorowały na koronawirusa. Na całych Bahamach, gdzie trzeba wziąć pod uwagę, to jest 700 wysp. A w tej chwili mamy około 41 przypadków zachorowań. 8 osób niestety nie żyje. W tej chwili, jak jest totalne zamknięcie do wtorku, stacje benzynowe są zamknięte, wszystkie sklepy są zamknięte, dyspensery wody są zamknięte. Jedyne, co są otwarte, są szpitale, a pogotowie i straż pożarna. A co z zakupami spożywczymi w takim razie? Był wcześniej problem tego typu, że niestety nie wszyscy się dostosowywali do obostrzeń i nasz prime minister postanowił, że zrobi totalne zamknięcie, żeby w pewnym sensie nauczyć nas, że trzeba się dostosować. I niestety trzeba się dostosować. Ludzie nadal na innej wyspie Nassau, która to jest nasza stolica, nadal robili gatherings, nadal się spotykali, robili sobie imprezy. Tak więc coś musiało się stać. Niestety wszyscy w tej chwili dostajemy po głowie za to, dlatego że wszyscy są, a muszą pozostać w domach. Dlaczego są obostrzenia? Obostrzenia na święta są po to, ażeby ludzie się nie spotkali. Żeby nie było świąt spędzanych razem, bo oczywiście to oznacza, że jedna osoba zarazi drugą osobę i chce, nasz prime minister tego, chce, żeby to się nie stało. Tutaj wiesz co, jeszcze chciałam ci zadać pytanie, bo generalnie jak patrzymy na sytuację, to wszyscy mówią, o, że to jest wirus, tak jak i grypa, to po prostu w tym sezonie zimowym bardziej się rozwija. I teraz zastanawiam się, jakie to ma przełożenie. Przecież u was jest gorąco, tak? To teoretycznie ten wirus nie powinien się rozprzestrzeniać szybko przynajmniej. Jeżeli chodzi o naszą wyspę, to nie jest aż tak źle. Nasza wyspa jest, mimo że jest wielką wyspą, mamy mniej ludzi. Nasz problem niestety jest tego typu, że po huraganie nie wszyscy mają gdzie zostać. Bardzo dużo ludzi opuściło też wyspę, ale już powolutku stawaliśmy na nogi, no i niestety ta sytuacja z tym wirusem. Jest udowodnione, że wysoka temperatura, gdzie u nas jest bardzo dużo wysoka temperatura, zabija w pewnym sensie wirusa. Aczkolwiek dlatego są te wszystkie obostrzenia, aczkolwiek jeżeli ludzie wychodzą wszyscy do sklepów, no to niestety w tym momencie jest większa możliwość zarazu. Jeżeli chodzi o zakupy, po wtorku, czyli po świętach, wrócimy do dalszej 24 godziny na dobę kwarantanny. Ludzie mają pozwolenie, aby ćwiczyć 1,5 godziny dziennie, ale też muszą pozostać na swoim terenie, swoich domostw. Jeżeli chodzi o zakupy, zrobili właściwie fantastyczną rzecz u nas we Freeport. Prime Minister ogłosił, że ludzie, którzy mają nazwisko od A do M,
mają prawo iść do sklepów w poniedziałki, środy i piątki. Ludzie, którzy są od N do ostatniej litery do Z, mogą iść wtorki, czwartki i soboty. Mimo wszystko, że są te wszystkie kolejki, ludzie starają się być od siebie 6 feet. Nie działało to do końca, tak więc w tej chwili, co jest cool akurat u nas na wyspie, sklepy pozatrudniały, większe sklepy pozatrudniały DJ-ów. Tak więc DJ ma swój mikser, każda osoba dostaje numerek od policji. Wszyscy idą do samochodów, siedzą w samochodzie, a DJ grając muzykę co chwilę zaanonsuje, który numer w tej chwili wchodzi do sklepu. Tak więc jest to w jakiś sposób podbudowujące, można się z tego też trochę pośmiać, ale odizolowuje to ludzi od siebie. Co jest, w naszym przypadku to jest pozytywne. Powiedz mi, ty jesteś mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym. Przypuszczam, że szkoły też nie funkcjonują tak, jak funkcjonowały wcześniej. Poza tym, tak jak mówiłyśmy już, Bahamy to huragan, który w zeszłym roku zdewastował i szkoły, i budynki, i tak dalej, wszyscy o tym słyszeliśmy. Więc jak wygląda sytuacja dzieci? No jest, szkoły starają się na tyle, ile mogą. Biorąc pod uwagę, że większość ludzi w tej chwili ma telefony, szkoły postanowiły zrobić tak zwane homeschooling dla rodziców, tak więc co tydzień nauczyciele wysyłają program i różnego rodzaju wideo, różnego rodzaju assignments do rodziców. No i w tym momencie my jesteśmy nauczycielami. Czy my tego chcemy, czy nie, ale w pewnym sensie to działa. No oczywiście lepiej jest, żeby dzieci były w szkole. Niektórzy nauczyciele robią różnego rodzaju na takiej aplikacji Zoom klasy. Tak więc no, staramy się tyle, ile możemy. Oczywiście niektóre dzieci no, nie mają tych rzeczy, tak więc chciałabym wziąć, jeżeli ja mam tutaj w tej chwili taką możliwość, chciałabym bardzo serdecznie wszystkim podziękować, wszystkim Polakom i wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, którzy pomogli nam podczas tej walki po huraganie, bo to było dla nas crucial, żeby dzieci dostały różnego rodzaju school supplies, różnego rodzaju pomoc, no i przede wszystkim, żeby się odstresowały, bo huragan nas bardzo tutaj niestety dotknął i teraz mamy po raz kolejny, mamy w tej chwili pandemic, a od 1 czerwca zacznie się nowy sezon na huragany, tak więc no, trzymamy kciuki, że to wszystko jakoś przejdzie w tym roku, no myślimy pozytywnie, ale no, staramy się na tyle, ile możemy. Jeszcze chciałam cię zapytać na koniec naszej rozmowy o pomoc rządową, bo każdy kraj inaczej do tego podchodzi. Są jakieś pakiety rządowe, które na przykład w Stanach Zjednoczonych każdy obywatel dostanie jakieś wsparcie finansowe w zależności od sytuacji i liczebności rodziny. Czy bahamski rząd coś o tym mówi? Czy ma jakieś takie możliwości pomocowe dla swoich obywateli? No niestety Bahamy to jest mały kraj, a nie tyle mały kraj, co kraj, który ma 700 wysp. Tak więc każda wyspa jest w pewnym sensie inna. Co rząd robi, to rząd nagiął przepisy, jeśli chodzi o VAT, a jeżeli chodzi również o... stara się w jakiś sposób pomóc, niestety to nie są duże pieniądze. Tak więc ludzie, którzy pracowali, którzy płacili składki zdrowotne, będą w jakiś sposób objęci tym systemem. Niestety ludzie, którzy nie mieli pracy, nie będą objęci w żaden sposób. Każdy każdemu próbuje tutaj pomóc, każdy każdemu próbuje w jakiś sposób. Mamy wspaniałych ludzi, którzy prowadzą restauracje i którzy chcą pokazać, jak oni są wdzięczni wszystkim lekarzom, policji, wszystkim osobom, które pracują w sklepach, ponieważ one są również bardzo narażone. Tak więc ta restauracja rozdaje jedzenie, gotują specjalnie dla wszystkich naszych tak zwanych frontliners. No niestety już w tej chwili zdarzają się przypadki, że pielęgniarki i lekarze zaczynają chorować. I dlatego kraj i dlatego nasz prime minister próbuje tutaj w tej chwili powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żeby zostać w domu. I to nieważne, w którym kraju jesteśmy. Bahamy w taki sposób działają, ale każdy jeden kraj powinien zrozumieć, że powód, dla którego ty siedzisz w domu, to po to, żebyś miał dalej tego lekarza, żeby ten lekarz nie zginął na front line, żeby dalej mógł wszystkim pomagać. Tak więc byłoby dobrze, jeżeli wszyscy by to wzięli na poważnie. Bierzemy wszyscy na poważnie, wszyscy siedzimy w domu, stay home, tak jak wszyscy mówią, rzeczywiście póki co jesteśmy w domu, korzystamy z tego czasu na tyle, ile możemy oczywiście. Olu, ja ci bardzo dziękuję, trzymam kciuki za was tam na Bahamach, żebyście szybko na te piękne plaże wrócili, ale też żebyście szybko przyjęli turystów, którzy na pewno się pojawią. Dzięki serdeczne.
Jak tylko granice się odezwą, damy znać i na pewno z otwartymi ramionami przyjmiemy wszystkich, którzy by chcieli skorzystać z naszych pięknych plaż, z naszego pięknego oceanu.